kolej wizjer. Masz być ten to wtedy witam w naszym magazynie. Dzisiaj czas na kolejną część naszego reportażu z Szwecji. Za chwilę przyjeżdżamy z spalinowym zespołem, spalinowym pojazdem, który uratował przez pewien czas boczne linie kolejowe w Szwecji. Serdecznie zapraszam. Göteborg, popołudnie. Miasto to jest położone na zachodzie kraju, nad cieśniną Kattegat. Jest drugim co do wielkości w Szwecji, liczy 510 tysięcy mieszkańców. Na kolejowym dworcu głównym panuje więc nieustanny ruch pasażerów i pociągów. Dalekobieżny pociąg serii X2 z spółki SJ wjeżdża na peron. Litera J to skrót od szwedzkiego słowa oznaczającego po polsku żelazną kolej. Można więc myśleć, że SJ oznacza szwedzka kolej. W rzeczywistości jest to skrót od Statens Järnvägar, co oznacza państwowa kolej. Do momentu prywatyzacji szwedzkiego kolejnictwa SJ była potężną instytucją zatrudniającą w najlepszych czasach co setnego Szweda. W 2001 roku państwowa kolej została rozdzielona na 7 niezależnych spółek, a SJ prowadzi jedynie pociągi dalekobieżne w ruchu osobowym. Ma co prawda prawo uczestniczyć w przetargach ogłaszanych przez regiony, ale byłemu państwowemu monopoliście rzadko kiedy udaje się wygrać przetarg na przewozy regionalne. Ten żółto-pomarańczowy skład spalinowy nie pasuje do otaczającego go obrazu nowoczesności. I rzeczywiście, przed sobą mamy historyczny pojazd serii Y6, który ma nas zawieźć do Helsingborg. Za chwilę doświadczymy, jak w latach 60. ubiegłego wieku jeździło się starą, dobrą, państwową koleją królewskiej Szwecji. Jak to bywało w tamtych czasach, jeden z wagonów ma nawet oddział pocztowy. Był to taki mobilny urząd pocztowy, co na przykład na wsi miało bardzo duże znaczenie. Otwieranie i zamykanie drzwi odbywa się za pomocą pokrętła. Drzwi są harmonijkowe. Podobnie jak w autobusach, pulpit maszynisty znajduje się bezpośrednio przy drzwiach w przedniej części czołowego wagonu. Na szwedzkich kolejach panuje ruch lewostronny. Maszynista siedzi więc po lewej stronie pojazdu. Pulpit wygląda nieco archaicznie, ale nadal całkiem dobrze służy swoim celom. I odjazd. Popatrzmy, co maszynista robi na pulpicie. Przejeżdżamy obok wagonów, lokomotyw i lokomotywowni. Ilość znajdujących się tu pojazdów potwierdza, jak ważny dla regionu Göteborg jest ruch kolejowy. Jazda pociągiem Y6 jest spokojna, nie trzęsie i jest w miarę cicho. Seria ta powstała w latach 1953-1960. Zastąpiła starsze, przedwojenne szwedzkie składy spalinowe. Wyjaśnia nam ekspert Thomas Lange ze szwedzkiego Towarzystwa Kolei Muzealnych. These rail cars, well, this was invented in the 50s. To replace the steam trains on branch lines mainly.
W latach 50. ubiegłego wieku składy te zastąpiły na bocznych liniach pociągi parowe. Konstrukcja jest lekka, podobna do autobusów, z silnikiem produkowanym przez fabrykę Scania. W latach 50., 60., 70. uratowały w Szwecji wiele bocznych linii kolejowych. Pojazdy te zostały zbudowane w różnych wersjach, na tor normalny oraz na tor wąski. Istnieją różne wersje wyposażenia wnętrza, jak i nadwozia. Jest wersja dostosowana do warunków panujących na północy kraju, gdzie zimą mamy dużo śniegu i wiele reniferów. Z tego powodu pojazd posiada bardzo duży pług śnieżny, zamontowany do czoła pojazdu. Można śmiało powiedzieć, że pojazd ten to dobry kawał historii kolejnictwa w Szwecji minionego okresu. Dopiero w latach 80. seria Y6 ze swoimi odmianami była stopniowo zastępowana nowymi wtedy zespołami spalinowymi serii Y1. Łącznie wyprodukowano 373 wagony motorowe oraz 321 wagonów sterowniczych i doczepnych. Pewna ilość z nich służyła do przewozu towarów i bagażu. Obecnie pozostało około 40 egzemplarzy, które są w rękach różnych towarzystw muzealnictwa kolejowego. Rodzina pojazdów Y6 to największe zamówienie taboru w historii kolei szwedzkich. Istniała nawet wersja elektryczna serii Y16 i Y17 w ilości 30 egzemplarzy, będąca kompatybilna z wagonami spalinowymi. W ten sposób składy te mogły obsługiwać nawet linie dalekobieżne. To też wyjaśnia, dlaczego pewna partia tych wagonów została wyposażona w bardziej wygodne siedzenia oraz inne elementy podwyższające ich komfort. Po wycofaniu z regularnej służby pojazdy te nadal pracowały. Służyły jako wagony inspekcyjne, warsztatowe, składowe oraz do przewozu pracowników kolejowych. Niektóre z nich zostały przebudowane na pociągi do rewizji trakcji elektrycznej. W tamtych latach na podstawie umowy z Państwową Pocztą składy te posiadały prawdziwy, mobilny urząd pocztowy. Obecnie przedziały pocztowe naturalnie są jedynie wspomnieniem dawnych czasów. Ciekawostką jest to, że ostatnia szwedzka poczta jakby na nowo odnalazła przewozy poczty koleją. Zamówiła specjalne wagony pocztowe na prędkość 160 km na godzinę, które teraz kursują po liniach głównych. They have special post wagons, good for more than 160 km per hour to transport post main lines. Więc nie zawsze prawdziwe jest stwierdzenie, że nic dwa razy się nie zdarza. A tak a propos, pociągi z rodziny Y6 jadą w wersji elektrycznej 110 km na godzinę, a w wersji spalinowej nawet 115. Dalszy przebieg naszej trasy będziemy obserwować z kabiny maszynisty. Popatrzmy więc razem.
A kto jest operatorem takich zabytkowych składów? Tomasz Lange. This association who operates these rail cars are part of the association JHRF. Towarzystwo operujące tymi składami jest częścią organizacji zwanej DHRF, posiadającej koncesje na przejazdy po liniach głównych. Pod tym właśnie szyldem działa około 20 towarzystw miłośników kolejnictwa. Mają różny tabor, ale zawsze z pozwoleniem na jazdę po liniach głównych. Poza tym mamy drugą organizację skupiającą towarzystwa, posiadające i tabor, i własną infrastrukturę, na przykład wyłączoną z regularnego ruchu krótką linię kolejową, na której miłośnicy utworzyli linię muzealną. Razem daje to około 50 czy 60 towarzystw prowadzących pociągi muzealne po szwedzkich torach. Teraz nasza trasa posiada gorszy standard i na dodatek jest jednotorowa. Od wielu lat decydenci starają się o budowę drugiego toru, ale teren jest trudny. Bywało, że ziemia się tu obsuwała, są też inne problemy natury technicznej. Prace więc wciąż trwają, a przepustowość całej trasy do Helsingborg jest ograniczona tym właśnie wąskim gardłem. Widok z kabiny maszynisty jest całkiem ciekawy, ale na drugim końcu wagonu też jest nieźle. Wagony motorowe serii Y6 są przygotowane do jazdy w trakcji wielokrotnej z połączeniem aż 8 takich wagonów. Moc silników, 200 koni mechanicznych, nie jest imponująca, ale wagony te ważą tylko od 14 do 19 ton. Silniki są więc w pełni wystarczające. Tu bliżej widzimy doczepiony do czoła wagonu pług śnieżny. Rzeczywiście jesteśmy przygotowani do jazdy we wszystkich warunkach. This association has the same obligation as. Towarzystwa, o których już mówiłem, muszą spełnić te same warunki i przepisy jak każdy inny operator jeżdżący po szlakach głównych. Mają te same ubezpieczenia, te same obowiązki. Nie ma tu wyjątków. Wsparcie rządu polega na tym, że operator muzealny nie musi płacić takich samych podatków jak normalny operator. Opłaty za odbiory techniczne również są mniejsze. Tylko pod względem bezpieczeństwa nie ma wyjątków. On inspections and so on, but according to safety regulations there are no exceptions. A jak to jest w przypadku ograniczenia przejazdów tylko do linii bocznych? No, there are no exceptions. Nie, generalnie nie ma wyjątków, ale jeśli towarzystwo jeździ tylko po własnej trasie, własnym taborem, jeśli nie blokuje nikogo innego, bo ma tylko ten jeden pociąg, wtedy wszystko jest oczywiście o wiele prostsze, chociaż generalnie wszystko nadal obowiązuje. It's easier to handle those things, of course, but there are no exceptions from the rules, so every operator has to follow the overall regulations.
Przyjeżdżamy do końcowego przystanku Greve. Zapytajmy więc jeszcze szybko, jak wygląda sprawa z maszynistami. Maszyniści jeżdżący po liniach głównych są osobami doświadczonymi. Przeważnie pracują dla innych przewoźników towarowych czy osobowych. W muzealnictwie są wolontariuszami. Nie mamy żadnych kłopotów ze znalezieniem maszynistów do naszych wypraw. Na wyodrębnionych liniach muzealnych szkolimy naszych maszynistów we własnym zakresie. To też nie jest problem. Naturalnie, trzeba mieć koncesję jako operator. Opuszczamy już nasz pociąg. Dalej będziemy jeździć zabytkowymi autobusami. A pociągom serii Y6 życzymy jeszcze długich lat w zdrowiu i pomyślności jako emerytom w ruchu muzealnym. To jest już wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy w naszym magazynie. Do następnego razu. Do widzenia.